Tutaj Ibiś, a to jest kolejny odcinek z portala. Ja coś czuję, że mogę mieć dysk zawalony. Bo wszystkie moje filmy ważą 200 coś giga, które nagrałem ostatnimi dniami, więc sporo. 200 giga to nie jest mało. Scanners recalibrating sensors. Well, it seems that we won't be able to stay in the plant field test chambers much longer. It seems to be able to adapt to our actions quite well. We need to come up with a plan to take him on head on. But leave that to me. You can continue solving these tests. Ale po co? To jest odwracacz. Aha. No właściwie jak mam się tam dostać? Trochę nie ogarniam. Insengrim favoritiarna. Najgorzej, że ja tu nie mam żadnej powierzchni portalowej i nie jestem w stanie się dostać tam. W żaden sposób. Mogę się wywindować w ten sposób, ale gówno mi to da. No bo co mi to da? Nic. Kompletnie nic. Jak on tu mógł jakoś się... Leci kość. Aha. No fakt. No. Dobra, teraz przyleci. Teraz jestem debilem. Dobra, leci. O, patrzcie, kto w końcu przybył. Tomuś, kochany. Ale Getting Over It już nie nagram. Wczoraj go nie było cały dzień, dzisiaj go nie było. Wrócił w końcu do domu, albo ktoś inny gra. No i co teraz? Jak ja mam to niby tam stąd dostarczyć? Sen Grim Faulitarna. Tu nie ma żadnej pomocy portalowej.
trochę nie tak jak chciałem. To właściwie jak ja to chcę zrobić? Kto mi tej kości nie wciągnie tam, bo niby jak. Nie ogarniam tego testu, szczerze mówiąc. Muszę tą kość wypchnąć z tego i przy okazji wciągnąć tutaj. Znaczy z wciągnięciem to nie powinno być problemu akurat. Chociaż nie. Nie no, czekaj. Jak wezmę ten portal, to kość zacznie lecieć w stronę przeciwną. No nie wiem. Nie widzę rozwiązania. Już widzę. Tylko, że jak mam się teraz tam dostać? No. No tak. To było mądre, so much. Hej. Ale jak ja mam to kość teraz stąd wziąć tam? Oto jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Dobra, już widzę odpowiedź. Odpowiedź jest banalna. Pa, pa! To było proste. Hey, Mel! You have no idea how hard it is to move around here. Anyway, remember those old turrets from all the way at the bottom of the facility? Those guys have no security systems installed. It should be really easy to reprogram them to destroy Aegis instead of humans. If we go down to a turret production line, we might be able to produce friendly turrets. Oh. Miło. Tylko, że nic nie widzę. Dobra, to tyle na ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, no wiem, szybko. Ale co tam? Raz jest szybciej, raz jest wolniej. Mi nie zależy na tym, żeby to trwało jakoś mega długo. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie, cześć. Hej!